Wiecie, dlaczego motywacja nie działa? Wiecie, dlaczego czasami najbardziej zmotywowani ludzie przestają tę motywację mieć? Dlatego, że motywacja jest podążaniem nie za swoją wizją życia, a czyjąś inną. Motywacja jest potrzebna ludziom, którzy spełniają życzenia, marzenia i wizję życiową innych ludzi, a nie swoją. Pomyśl o tym na chwilę. Jest w tym coś bardzo interesującego, bardzo ciekawego i głębokiego też. Gdy do mnie dotarło w pewnej chwili w moim własnym życiu, że jestem wielce wypalona, nie mam w ogóle motywacji, szukam tej motywacji właśnie po to, żeby robić rzeczy produktywnie. Wiecie, multitasking, wszystko pod kontrolą, pani menadżer i te sprawy. Więc no, musiałam radzić sobie tak, jak potrafiłam, żebym była zmotywowana. Ale to nie działało, to mnie wypalało jeszcze bardziej. Nie tylko w karierze, ale też w związkach. W tym, jak dbałam o moje zdrowie, lub raczej nie bardzo nie dbałam. W tym, jak dbałam o moją dietę. W tym, jak wyglądały moje przyjaźnie. W tym, jak wyglądał mój wolny czas, moja duchowość. Byłam kompletnie wypalona, niezmotywowana do niczego. I to było właśnie dlatego, że podążałam za czyimiś wytycznymi. Za czyjąś wizją. Oczywiście nie wiedząc o tym. I to jest problem, jaki dostrzegam w wielu nas, w dawnej mnie, w wielu ludziach, z którymi mam wielki przywilej pracować. Nie wiemy, co sobie robimy do czasu, aż zobaczymy, co sobie robiliśmy. Nie wiemy, co nas napędza i motywuje do czasu, aż zauważymy, że to, co nas motywowało i napędzało, wcale nigdy nie było nasze. Pogadajmy dzisiaj o motywacji. Sabina Walter, Love Intimacy Coach. Ten temat jest bardzo powszechny. Ten temat jest tak bardzo powszechny, tak bardzo, mam wrażenie, nabrzmiały we wszystkich możliwych źródłach, jakie oglądam, że czasami można się już pogubić, czym w zasadzie ta motywacja jest. Motywacja bierze się z takiego poziomu, z takiego konceptu, że chcemy wykonywać rzeczy możliwie jak najlepiej. To jest raz. Dlatego potrzebujemy do tego siły, energii i sprawczości. Dwa, motywacja jest potrzebna do tego, żeby iść w stronę upragnionego celu i nie zbaczać z drogi. To zbaczanie z drogi jest właśnie takim symptomem braku motywacji. Problem polega na tym, że już w szkole jesteśmy warunkowani do tego, jeszcze zanim pójdziemy do szkoły, jesteśmy warunkowani do tego, żeby spełniać nie swoje marzenia do końca. Pamiętam taki Pamiętam takie ćwiczenie, jakie mieliśmy zrobić przed wejściem do gimnazjum. Ja byłam pierwszym rocznikiem, na którym testowano ten koncept. Teraz już to nie trwa, ciekawe czemu. Dostaliśmy takie teczki, w których było ćwiczenie. Mieliśmy narysować sobie drogę kariery. I ona była bardzo sprytnie ułożona. Był sobie taki ludek, wyglądający jak uczeń, i były takie cztery odnogi. Najwyższą było studia medyczne albo prawnicze. Niżej było jakaś administracja czy coś takiego. Jeszcze niżej było wykształcenie średnie i tam praca w biurze czy coś w ten deseń. I najniżej było zawodówka. No właśnie. I dzisiaj jak myślę o tym, to hierarchia tego układu jest niezwykle warunkująca. Ci ludzie. Bo wszyscy praktycznie z mojej klasy, z tego co pamiętam, to zaczęli tą najwyższą, tak? Chcemy być lekarzami albo prawnikami, czy czymkolwiek innym. Bardzo niewielu z nas po prostu wybrała drogę zawodówki i trochę się tego wstydzili. Nic dziwnego, to było tak warunkująco ustawione, że jak można było chcieć być w zawodówce, jeżeli najwyżej stała jakaś administracja, a w ogóle nad nią jeszcze studia prawnicze albo medyczne. Zwróćcie uwagę, że już w przedszkolu, już w podstawówce dzieci pytane są, kim chcesz być i podaje się zawody. A nie zadaje im się fundamentalnego pytania, które później ja zadaję ludziom, z którymi pracuję. Co chcesz czuć? Czego chcesz doświadczać? I co chcesz przekazać dalej? Jaki jest Twój talent, który chcesz przekazać dalej? Bo jeżeli odpowiada się na takie trzy pytania, gwarantuję, że tutaj nie będzie odpowiedź typu lekarz albo prawnik.
Mało tego, kiedy zaczynamy pracować nad swoją wizją życiową, bo odpowiedź na te fundamentalne trzy pytania jest pracą nad wizją życiową, nad tym czymś, co jest unikalnym głosem nas samych, tym czymś, z czym my przyszliśmy na tę planetę, żeby realizować poprzez to ciało, te konteksty, w których się znajdujemy, te relacje, w których wzrastamy, te sytuacje, w których bierzemy czynny udział. Jesteśmy tu po to, żeby doświadczać i żeby przekazywać swoim doświadczeniem coś dalej. W każdym momencie przekazujemy dalej swoją wartość. I róbmy to świadomie, ale nie poprzez pytania typu, kim chcesz być, bo to wrzuca nas w takie właśnie dywagacje. Może będę prawnikiem, może będę menadżerem, może będę lekarzem, po to, żeby zarabiać dużo kasy. I co? Spójrzmy na badania odnośnie statusu szczęścia i poziomu szczęścia prawników w USA, gdzie 79% ich mówi, że nie są szczęśliwi. A mieli być, zostali oszukani. Żeby dobrze Wam pokazać, jaka jest różnica między motywacją a wizją, zamknij na chwilę oczy. Jeśli możesz, zamknij na chwilę oczy. Jeśli prowadzisz samochód i słuchasz tego teraz, popłyń trochę z wyobraźnią, ale wolałabym, żebyś jednak zatrzymał czy zatrzymała się gdzieś na poboczu i posłuchała tej krótkiej historii, wizualizacji, którą chcę Ci przedstawić. Wyobraź sobie siebie, taką roczną wersję siebie w łóżeczku. Całe Twoje życie do tej pory. Widzisz, jak ludzie, którzy się Tobą zajmują, Twoi rodzice, Twoi opiekunowie, Twoje starsze rodzeństwo, ci, którzy przychodzą, przechodzą, oni chodzą na dwóch nogach. Oni się sprawnie poruszają, przechodzą z miejsca na miejsce. Oni zręcznie chwytają rzeczy, potrafią się nimi posługiwać, są tacy po prostu wow, radzą sobie świetnie. Oni mówią do siebie, oni jakoś przekazują sobie ustami jakiś ustalony system dźwięków w artykułowany sposób i się rozumieją, mają jakiś system. I obserwujesz ich i całe twoje dotychczasowe życie, leżąc na plecach albo czołgając się lub raczkując, jedyne, co potrafisz robić, to krzyczeć, kiedy czegoś naprawdę mocno potrzebujesz, kiedy coś cię zaboli, kiedy jesteś bardzo głodna czy głodny, żeby zwrócić na siebie uwagę, żeby przyciągnąć trochę miłości, atencji. I możesz tylko raczkować albo pełzać lub próbować gdzieś dotrzeć, ale za chwilę i tak przyjdzie ktoś, kto przesadzi cię na swoje miejsce i tutaj masz być. Boże, jakie to jest frustrujące. Patrzysz na tych ludzi i myślisz sobie, no oni potrafią. A ja też mam nogi, też mam takie części swoje jak oni. Bo przecież jestem małym dzieckiem i jak wszystkie małe dzieci, już nawet lizałam, czy lizałem moje palce od stóp. Mam stopy, oni mają stopy. A jeżeli położę je równo na ziemi, może jakoś się zaprę, wstanę, to rzeczywiście będę stać i potem pójdę. I to małe dziecko, którym byłaś, to małe dziecko, którym byłeś, to słodkie niemowlę. To niewinne dziecko. Ono tak jest frustrowane całym swoim obecnym życiem dotychczasowym. Ono w pewnej chwili podpiera się, staje, stoi na dwóch nóżkach i bęc na ziemię. I tłucze pupę. Ale chwilę później wstaje znowu. I bęc na ziemię, znowu się tłucze. A potem wstaje znowu i robi krok i przewraca się i tłucze kolano. Ale robi następny krok. I potem już wie, że teraz jak stawiam krok tą nogą, to muszę teraz zrobić drugi krok następną. I się przewraca ponownie. I zaczyna w końcu chodzić. A potem szybciej chodzić. I przewraca się i zbija kolana i łokcie i obija sobie twarz i w ogóle. Ale to nic, chodzi. A potem chodzi szybciej, a potem zaczyna biegać, a potem coraz zręczniej bierze też zabawki, bawi się nimi, coraz zręczniej obsługuje sprzęty w domu. Ty, która to słuchasz, ty, który to słuchasz, oglądasz mnie na urządzeniu, które doskonale obsługujesz. W życiu, które sobie stworzyłaś, które sobie stworzyłeś. To dziecko, którym byłaś czy byłeś, ono nie miało żadnych wątpliwości w momencie, gdy stawało na nogi. Ono, gdyby miało teraz popatrzeć Ci prosto w oczy, po tym jak ono zaczęło chodzić,
nie znając chodzenia, nie znając, co to znaczy, nie wiedząc, jak to jest, tylko obserwując ludzi, którzy tak jak ono samo było człowiekiem i miało te wszystkie części potrzebne do tego, ono wierzyło, że ono stanie na nogi i ono to zrobiło. To dziecko, gdyby mogło spojrzeć Ci w oczy, w momencie, gdy Ty sama mówisz sobie, nie potrafię, nie dam rady, nie jestem dość dobra, nie jestem dość wykwalifikowany, nigdy mi się nie uda. Co ja mam do zaoferowania? Są inni, są setki lepszych. Gdyby to niemowlę w tym momencie spojrzało Ci w oczy, a Ty masz jej powiedzieć temu dziecku, masz mu powiedzieć temu dziecku właśnie to, kiedy negujesz własną siłę, własną moc, własne możliwości. Jak to dziecko mogłoby Cię ocenić w tym momencie? To dziecko miało wizję. Ta wizja była inspirowana tym, co obserwowało, że jest możliwe. I ta wizja była jego jedynym celem, najwyższą motywacją. Tym właśnie jest wizja, najwyższą motywacją. Jest cel, od którego nie ma odstąpienia. To dziecko wiedziało, że jak się nauczy chodzić, to nigdy więcej nie będzie już leżeć. Ale gdy odpowiadamy sobie na pytanie, jak mam zarabiać więcej kasy, nie wiedząc w zasadzie, po co mam zarabiać więcej kasy, albo chcę zrzucić 50 kilo, a celem jest to, żeby, nie wiem, wkurzyć swojego ex, żeby żałował, to sorry, ale nie dojdziesz nigdzie. Może dojdziesz do tego progu, ale gwarantuję Ci, że on nie będzie Cię uszczęśliwiać. Tak jak 79% nieszczęśliwych prawników w USA. Warto przewartościować to, czym się kierujemy i naprawdę odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcę czuć, czego chcę doświadczać i w jaki sposób mogę to realizować codziennie. Bo to dziecko, z którego wyrosłaś, z którego wyrosłeś, ono nie pytało o pozwolenie. Ono nie czekało, aż ktoś dla niego to zrobi. Ono nie czekało, aż zarobi 100 tysięcy złotych, żeby wstać na nogi. Ono nie mówiło sobie, jak osiągnę to, to wtedy wstanę. I tak naprawdę energia tego dziecka wciąż w tobie jest. Więc zwróć się do niej, bo ona jest mądrzejsza od ciebie. To jest ta sama energia, do której ja się zwróciłam, otwierając mój biznes, decydując się na zrobienie każdego wideo, które wrzucam, decydując się na profil tego, co robię, czym się dzielę ze światem, wiedząc, co chcę doświadczać i powielać, wiedząc, co chcę czuć i jaka chcę być i wiedząc, dlaczego. I to jest coś, do czego też Ciebie wołam. Dobrego tygodnia. Soczystego, przyjemnego, fantastycznego czasu.